Piotr Hałada i witam państwa w programie gość Dnia. A w moim studio jest pan poseł Roman Fritz, Konfederacja. Dzień dobry panu, szczęść Boże wszystkim. Panie pośle, jak pan ocenia wyniki wyborów samorządowych? Generalny wniosek bez zmian: nihilnowi Sole. Polacy raczej przyzwyczajeni są do stabilnych sytuacji, stałych. Chcą mieć tych samych ludzi. Oczywiście w zdecydowanej większości, tutaj uproszczenie którzy za zarządzali swoimi lokalnymi społecznościami już o, od lat, e, większych zmian nie, wi nie widać. E, ten trend może e, tych największych ugrupowań politycznych został zachowany, czyli, czyli ponad 30% i Platforma, i PiS. Jeżeli chodzi o Konfederację, czyli ugrupowanie, e, które ja reprezentuję, e, praktycznie identyczny wynik Mamy jak ten osiągnięty w wyborach parlamentarnych, mówię, wynik do, do Sejmików Wojewódzkich. Tam jest ponad 7% poparcia. Pocieszające jest to, że wyprzedziliśmy lewicę, czyli lewica odchodzi na śmietnik historii, tam gdzie jest jej miejsce docelowe. Polecam wszystkim. Natomiast w sytuacjach już bardziej lokalnych, czyli w wyborach do, do rad gmin, do rad powiatów, prezydenckich, burmistrzowskich itd. itd. Konfederacja zachowywała się bardzo różnie, ponieważ jesteśmy organizacją jeszcze nieokrzepłą na rynku. Tutaj zwycięstwa w tych lokalnych, naprawdę lokalnych wyborach odnoszą organizacje bardzo okrzepłe, które mają już swoje struktury od lat, od długich lat wręcz i mogą w miarę krótkim czasie zorganizować te wybory, które są bardzo trudne. Tutaj proszę Państwa, żeby zilustrować, no trzeba Tysięcy ludzi w całej Polsce, żeby wystawiać swoje komitety wyborcze. Tysięcy ludzi, którzy będą startować na listach, i, i drugie tyle tysięcy, którzy będą te wybory im organizować. My się skupiamy na wyborach do Europarlamentu, które już za dwa miesiące i to będzie nasz klasyczny, klasyczny sprawdzian. Więc polecamy, jeżeli chcecie państwo zmian, nie chcecie państwo Zielonych Ładów, Konfederacja służy. Konfederacja wchodziła w pewne koalicje w tych wyborach. W Katowicach się nie udało. Kandydat Konfederacji i bezpartyjnych nie został wybrany na stanowisko prezydenta miasta. Jak pan na to spogląda? Tutaj e, klasyczny przykład tak pan Marcin pan, pan Krupa e, jest też już od lat znanym prezydentem więc katowiczanie widocznie nie chcą innego podobna sytuacja i w Warszawie e, i w Krakowie nie w Krakowie przepraszam Krakowa Kraków Wrocław Poznań Gdynia to są to miejsca, te miejsca gdzie, gdzie trochę się to pozmieniało czyli będzie druga tura. Ale w, w wielu miejscach, w Gdańsku na przykład pani Dulkiewicz, tak, też chyba około 60%, także tam są duże, duże stopnie poparcia. W tych większych miastach, a Katowice do takich należy, jest bardzo trudno wygrywać komitetom czy osobom spoza już istniejącego tego wąskiego przedziału. Partii czy ugrupowań, które zarządzają tymi miastami. W związku z tym ja też nie miałem wcześniej złudzeń, że, że w Katowicach się cokolwiek może zmienić. Mamy oczywiście sytuację troszeczkę inne w tych mniejszych miejscowościach, na przykład z naszego okręgu tak, typu Rybnik czy, czy Włodzisław Śląski. Właśnie w Rybniku udzielił pan osobistego poparcia jednemu z kandydatów, kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości Andrzejowi Sączkowi? I pan Andrzej Sączek jest w drugiej turze wyborów. Tutaj muszę lekko skorygować, proszę Państwa. To nie było poparcie dla pana, dla pana kandydata Andrzeja Sączka. Owszem, wystąpiliśmy razem na konferencji prasowej, gdzie podkreślałem czy zaapelowałem, żeby Rybniczanie postawili na promowanie wartości i na wybór właśnie wartości, które wielu ludzi łączą ponad podziałami. Natomiast rzeczywiście, być może ta moja obecność na, na konferencji prasowej została przez wielu odebrana jako, jako poparcie dla pana Andrzeja Sączka. Ja tego oczywiście nie dementuję, bo to już kampania w toku. Mamy sytuację bardzo ciekawą w Rybniku. Było czterech kandydatów, i tak się rozłożyły głosy w miarę co 10 punktów procentowych 40, 30, 20, 10 za poszczególnymi z nich. Oczywiście w dużym uproszczeniu to mówię. I teraz mamy przed sobą drugą turę, która już za kilkanaście dni, można powiedzieć, szanse są bardzo wyrównane i będzie moim skromnym zdaniem decydował głos tych, którzy nie zagłosowali w pierwszej turze, a tych była większość więc chyba 55% nie poszło do wyborów w naszym mieście. W związku z tym na miejscu na miejscu pana kandydata Andrzeja Sączka, który potrzebuje tych 10 punktów procentowych, żeby wyprzedzić pana Kuczerę powinien się pan Andrzej Skupić właśnie na mobilizacji tych nieobecnych, jeżeli chcą zmian, proszę bardzo do wyborów w następną niedzielę, więc myślę, że tutaj ta kampania na finiszu, ta, ta druga runda kampanii powinna w ten sposób wyglądać. W innych miastach sytuacja podobna, tak? W Śląskim też jest przewidziana druga tura. W Śląskim zresztą konfederacja, może nie tyle jako szyld konfederacja, ale popierani przez nas kandydaci odnieśli jakiś sukces. Chcę podkreślić tutaj świetny wynik mojego dyrektora biura Alana Szatyło który zdobył 16% młody chłopak 27 lat w Wiśląskim został radnym stowarzyszenie wodzisław 2.0 zaistniało umocniło się mają dwóch radnych są języczkiem uwagi tak a przy drugich turach zawsze zastanawiamy się na kogo oddadzą głos te osoby których kandydaci już przepadli i teraz, czy pójdą na wybory, czy nie pójdą, jeśli pójdą, to na kogo zagłosują i to jest zawsze wielka niewiadoma. pani pośle, wspomniał Pan o wyborach do Europarlamentu. Teraz był taki moment sprawdzenia poparcia po, podczas wyborów samorządowych. Ale tutaj pan mówi, że jednak struktury Konfederacji nie są przygotowane. To nie było takie uczestnictwo na 100% w tych wyborach. Natomiast do Europarlamentu chyba wręcz przeciwnie. Tam tak. już jesteście przygotowani. Jak najbardziej. Już mamy praktycznie gotowe listy kandydatów. Tutaj akurat na terenie województwa śląskiego. Bo tak, bo okręg wyborczy jest województwem. To, to trzeba o tym pamiętać. Numer okręgu 11. Województwo Śląskie jest całym okręgiem wyborczym. Konfederacja ma przygotowaną listę. Ja też mam zaszczyt na tej liście być z pozycji numer 2, więc, jeżeli Państwo chcecie, możecie na mnie też zagłosować. W całej Polsce w zasadzie te listy. Na pierwszych pozycjach 1, 2, 3 i czasami na ostatniej już są przygotowane, więc lada chwila będą ogłoszone. To jest jeszcze kwestia doszlifowania pewnych nazwisk, ale to w minimalnym tylko zakresie. Wszystkie części składowe Konfederacji, a więc Konfederacja Korony Polskiej, Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja będą partycypować i mają Państwo no, wyjątkową okazję pokazać czerwoną kartkę Zielonemu Ładowi. Bo chyba będzie to wyglądało tak, że teraz poczekamy na rozstrzygnięcie tych drugich tur w wyborach samorządowych i kampania do parlamentu od razu Ona już w zasadzie się zaczęła, chociaż Państwo tego nie widzą. Dlatego, że rozpoczęto na przykład zbiórkę podpisów pod komitetami wyborczymi, żeby to wszystko zarejestrować. To wszystko trwa. Jeżeli będą się przewijały pewne nazwiska w mediach, to już Państwo się nie dziwcie, że będą podkreślane te kwestie związane właśnie z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, z pewnymi elementami programów politycznych danych ugrupowań, które ponownie wrócą, dlatego, że te wybory są raz na pięć lat. A y, wydaje mi się, że w tym roku one są dosyć istotne, dlatego że cała Unia Europejska znalazła się na takim e, bardzo ostrym wirażu e, w, w, kwestii, w kwestii gospodarczej przede wszystkim. E, do, jakich, do jakich momentów można, można się posunąć w tym absurdzie? Tak? Do, do, jakich, e, do jakiego błędu żeśmy doszli, że, że kontynent który, proszę Państwa, no, ukształtował całą gospodarkę w świecie, można powiedzieć. Sam popełniam masowe, zbiorowe sepuku, no po prostu odcinając od, od siebie e, całą tą gałęź tego wspaniałe, tej wspaniałej historii, która tworzyła Europę, e, pozbywając się zarówno wartości, które tworzyły tę Europę, jak, jak również właśnie tego, tego dorobku gospodarczego, przyczyniając się do zubożenia. Y, swoich własnych obywateli. To jest coś nieprawdopodobnego. My z tym będziemy oczywiście walczyć. Ja osobiście, poza tym, będę cały czas tutaj stawiał na to, żeby nasz region Śląsk y, traktować jako część Polski, bo są na to niestety zakusy, żeby tak nie było i namawiam Państwa, żeby y, pewien europosł z naszego miasta przestał być europosłem. Parlament ja? Europejski. Yy... Nie ma bardzo szerokich kompetencji, więc przy takim układzie politycznym wiemy, jakie są poglądy obecnego rządu na integrację europejską, na politykę Unii Europejskiej. To w Parlamencie Europejskim chyba Konfederacja będzie takim tylko wyłomem w tej poprawności politycznej, sygnalizowaniem pewnych innych opcji, alternatyw dla rozwoju Europy? Oczywiście w tej chwili sobie dzielimy spokojnie skórę na jeszcze żywym, wciąż niedźwiedziu. Konfederacja, jeżeli dostanie się do Europarlamentu, co jest moim zdaniem niemal pewne, liczymy na, ja wiem, ja osobiście liczę powiedzmy na, na 7 mandatów do, do Europarlamentu, zasilimy wówczas frakcję ID, Identity Democracy, czyli tożsamość i demokracja. Która skupia wokół siebie formacje prawicowe z różnych krajów europejskich. Byłem osobiście na przykład na kongresie w tej grupy we Florencji, gdzie też miałem zaszczyt zabrać głos. Wspaniali ludzie: Matteo Salvini, Herd Wilders, Marine Le Pen, i tak dalej, i tak dalej, z całej Europy. Można powiedzieć, że ta frakcja bardzo rośnie w siłę, ponieważ no niestety na tle tego absurdu. Unijnego, tej, tej kompletnej pustki intelektualnej i moralnej, którą światowa lewica nam wszystkim tutaj sufluje, my się jawimy jak ta grupa Tożsamość i Demokracja, jako pewien kwiat na ugorze, więc myślę, że powiększy się ta grupa znacznie. Wszystkie dane na to wskazują, na przykład Alternatywa dla Niemiec, też praktycznie teraz już partia numer dwa w Niemczech też przed nimi wybory i, i, i ufam, że ta grupa może osiągnąć we frakcji europarlamentarnej około 100 europosłów, co już jest naprawdę bardzo znaczącą siłą. Tam jeszcze dochodzą do tego inne ugrupowania, nie, nie tak może uniosceptyczne ale jednak racjonalnie stąpa, stąpające po ziemi, więc myślę, że te wybory naprawdę przyczynią się do tego, żeby ma bardzo mocno zreformować Unię Europejską, a przynajmniej naświetlić jej totalne absurdy i uniemożliwić funkcjonowanie w tym złym kierunku. Czyli to też może być taki pomysł na oddziaływanie z tego Parlamentu Europejskiego na poszczególne... Grupy, partie polityczne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej? Możemy tak oczywiście założyć, bo tak się dzieje. To się wiąże przede wszystkim z tym, że biura europoselskie, że europosłowie na swoją działalność otrzymują naprawdę ogromne pieniądze, więc mogą kształtować opinie na terenie, na terenie danych krajów w porównaniu z, ze z miarę skromnymi środkami biur poselskich, które mają posłowie w Polsce. Więc tutaj też jest szansa, dysponując tymi środkami, na pokazanie ludziom, jaka jest sytuacja i podnoszenie ich, ich świadomości. Więc tutaj jest tego typu oddziaływanie. Ci ludzie również mają wstęp do mediów, mówię o europosłach, do mediów głównego nurtu i w podnoszenie świadomości jest jak najbardziej możliwe i wskazane. To będą chyba najważniejsze wybory, ponieważ już będą ostatnie. Mamy za sobą wybory parlamentarne, teraz za sobą. Jeszcze prezydenckie nie, będą. Niedługo będziemy <laughs> mieli wybory samorządowe, tam gdzie jeszcze będą drugie tury, no i wybory do europarlamentu, a później, oczywiście, wybory prezydenckie, prezydenckie. zaraz. Więc to jest taka y, chyba klamra, i na tych prezydenckich chyba się skończy ten taki maraton, ten długi dystans. Potem w 2027 dopiero. Czeka nas następne rozdanie, jeśli chodzi o parlament. E, rzeczywiście, to jest e, bardzo wyczerpująca gra, wierzcie mi państwo. E, niemniej jednak wydaje mi się, że e, sytuacja, zła sytuacja, zarówno gospodarcza, jak i polityczna, jak i moralna, e, sprawiają, że e, zaangażowanie ludzi, tych po prawej stronie i tych, którzy mają naprawdę Boga w sercu, jest coraz większe. To mnie bardzo cieszy, bo ja mam tyle słów poparcia z całej Polski, że aż, aż, aż można się budować. To jest najlepsza motywacja do dalszego działania. Ja już mówiłem, że zrezygnowałem z uposzerzenia poselskiego. Nie chcę tych pieniędzy, mam swoją działalność gospodarczą, natomiast daję Państwu ofertę, możecie ze mnie skorzystać. Mam to, co, do, co Pan Bóg mi udzielił, więc te talenty mogę się z tym państwem dzielić i. Zachęcam żeby nas wspierać tak? to jest, jesteśmy grupą ideową która nie patrzy na bieżące kwestie musimy po prostu doprowadzić Polskę do tego miejsca w którym jej się historycznie należy Panie pośle bardzo dziękuję za rozmowę Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program w cyklu Goźdnia do zobaczenia.